Jeszcze nie do końca opadły emocje po zwycięskim meczu Widzewa z drugim zespołem Legii Warszawa. Wynik 3-2 to już historia tych pojedynków, a jeśli to Widzew wygrywa 3-2, nic więcej dodawać nie trzeba. Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla Łodzian. Już w trzeciej minucie po świetnym dośrodkowaniu z lewej strony Marcina Pigiela piłkę do siatki wpakował Mateusz Michalski, otwierając wynik meczu. Na pewno cieszę się, jeśli chodzi tak indywidualnie, także udało mi się też strzelić. Jeżeli tak to ma wyglądać, to mogę z nimi grać co tydzień. Powiem szczerze, cieszę się, że też pas, ale najważniejsze jest wygrana. 3 punkty, bardzo ciężki mecz. Troszeczkę nerwowości tutaj bramka, gdzie mamy wynik 3-1, a nagle tracimy bramkę z rzutu karnego. Ale cieszę się, że drużyna do końca zdeterminowana walczyła i odnieśliśmy naprawdę bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. Rozpocząłeś znakomicie, ten mecz się nie mógł lepiej dla Was zacząć, błyskawicznie. To była bodaj druga, trzecia minuta, kiedy zdobyłeś bramkę. No tak, na pewno inaczej się wprowadza drużyna w mecz, jeżeli obejmuje szybko prowadzenie, ale niewiele później straciliśmy tą bramkę, więc musimy wyeliminować błędy. Trener już na pewno nam powie w tygodniu, co zrobiliśmy źle i musimy się następnym razem bardziej skoncentrować. Legia to dobry zespół, silny, momentami rzeczywiście stwarzała groźne sytuacje, ale były też długie momenty gry, szczególnie w drugiej połowie, kiedy naprawdę panowaliście nad piłką i trochę ich poganialiście. No tak, no przede wszystkim tutaj boisko mamy bardzo dobre, kibice swoim dopingiem nas nieśli, więc tak naprawdę jedyne co nam pozostało to wygrać mecz i pokazać, że też potrafimy utrzymać się przy piłce, grać w piłkę i uważam, że z tygodnia na tydzień będzie szło to coraz lepiej. Mecz obfitował w zwroty akcji. Już w 10 minucie Legia wyrównała na 1-1. Bramkę zdobył Robert Bartczak po błędzie łódzkiej obrony. Na 2-1 trafił Robert Demian po błędzie warszawskiego bramkarza. Gdy w 50 minucie Dario Cristo strzelił na 3-1, wydaje się, że zwycięstwo Łodzian mogło być jeszcze wyższe. Jednak rzut karny dla Legii i wynik 3-2, który do końca już nie uległ zmianie. Fajne widowisko, dużo bramek, szkoda, że te dwie stracone. No myślę, że z mojej strony mam bardzo, bardzo duży niedosyt, szczególnie w tej drugiej połowie. No szkoda, że nie udało się tego skończyć, ale myślę, że pokazaliśmy po raz kolejny charakter, dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Cóż, oby tak dalej, oby te z każdym meczem przychodziły nam te 3 punkty i malutkimi kroczkami robili ten awans do tej drugiej ligi. Wiadomo, że te mecze Widzewa z Legią elektryzują publiczność. To było dzisiaj czuć na stadionie. Co prawda tym razem jeszcze w trzeciej lidze, no ale jednak jest to Widzew Legia. Tak, nie, no myślę, że widowisko, ta atmosfera, co się dzieje na tym stadionie jest boska. Myślę, nie wiem, czy na Legii Warszawa jest taka atmosfera. Miejmy nadzieję, że już ostatni rok w tej trzeciej lidze będziemy tutaj się męczyć, ale widać, że fajnie, inaczej nam się gra z zawodnikami, którzy też starają się grać w piłkę. Kolejny raz bardzo dobry mecz w barwach Widzewa rozegrał Chorwat Dario Cristo. Nie tylko sprawnie dyrygował drugą linią, ale zdobył także w czwartym kolejnym meczu 4. bramkę. Są szczęśliwy, że sam znowu dał tu bramku, ale jeszcze jest dôležitejšie, żeśmy wygrali mecz, żeśmy to zvládli do końca, żeśmy zrobili 3 punkty. To najważniejsze, poczułeś atmosferę tego klasyku, Widzew Legia. Dzisiaj to ta atmosfera była zajebiście, ale każdy mecz to jest fantastyczna atmosfera, to jest satysfakcja grać w Widzewie na tym boisku a kiedy już si tam na tym boisku, tak musisz dawać wszystko dla siebie. Powiedz mi, masz już trochę mecz w Widzewie, w tą rundę wszedłeś mocno. Jak się czujesz w tej chwili w drużynie Widzewie? Bo widzę, że coraz odważniej pomagasz kolegom, jesteś takim dobrym duchem zespołu. Tak, czułem się perfektnie. Muszę powiedzieć, że aj fizycki, aj psychicki. Teraz ta dwa pierwsze mecze mi tak nie wyszło, ale trener mi wierzył a myślę, że teraz gram bardzo, bardzo lepsze a bardzo dobrze. A mówię, że takie wolę, że wygramy te mecze a że bierzemy punkty, a że jesteśmy liderami. Czasu na świętowanie nie ma. Widzew jest cały czas liderem, ale Sokół i Lechia Tomaszów także punktują. Już w najbliższy weekend Łodzian czeka wyjazdowe spotkanie w Zambrowie z Olimpią.